Siema, witam was w kolejnym odcinku z randomowego grania. W tym odcinku będziemy grać sobie w grę VVVVVV. Została ona zaproponowana przez użytkownika takiego. Dawno ten komentarz powstał, ale tak sobie scrollowałem przez ostatnie odcinki i jakby nie znalazłem niczego, co by się wpasowało tak w randomowe granie. Oprócz tam kilku gier, które chcieli ludzie robić multi z tego, to multi nie jestem w stanie zrobić na razie, więc nie. Więc wybrałem tę grę, cofnę się trochę filmów, ale znalazłem. Gra jest całkiem spoko i przeszedłem ją, ale tu chyba nie mam save'a, okej. Okay. To odpalimy ją i już się dowiecie wszystkiego, o co w niej biega. Jest to jakaś historia, że do czegoś dobiliśmy, jesteśmy takimi ludzikami śmiesznymi, hehehe. Coś się stało, zaraz się rozpieprzymy, ewakuujmy się, nie, halo, statkę. To wszyscy do teleportu polecieli, żeby się wyteleportować. W ogóle gra jest w 300 FPS-ach. Trochę szkoda. Ło, to było straszne. Przynajmniej uciekliśmy, nie? Halo, chłopaky? No i to... Fabuła jest taka, że po prostu leciliśmy statkiem, ale coś się zepsuło i się przyteleportowaliśmy w ostatnim momencie. Ale nasza ekipa gdzieś zniknęła, no i musimy całą naszą ekipę zebrać. No i o co w tej grze? W grze możemy zmieniać grawitację, nie? Możemy przechodzić albo po podłodze chodzić, albo po suficie, nie? Więc no to jest definicja zmiany grawitacji mniej więcej i te C to są checkpointy jak coś. No i mamy po prostu mamy iść przed siebie. Są czasami tutaj ciężkie pokoje w tej grze. No, ale musimy całą ekipę odnaleźć, musimy chyba tam 5 członków odzyskać, nie? Przechodzą właśnie przez takie arcade'owe poziomy. I bawią się tą grawitacją. Nie, na razie jest prosto, bo to sam początek, checkpointy zbieramy. Praktycznie na razie ich być nie musi, bo to jest zbyt łatwe. O, wiadomość, halo. Violet, jeden z członków załogi. Coś się zepsuło z naszym teleporterem. Wszyscy zostali gdzieś randomowo przeteleportowani. O nie, jestem na statku. Statek nie działa, gdzie jesteś? Ja jestem w dupie, dobra. Jeden z naszych... I Violet, to chyba ona w sumie. To członkini załogi jest na statku i tam musimy właśnie dotrzeć. Najpierw do niej musimy się dostać. Tam spoileruję, hehehe. W sumie nigdy nie czytałem tych ich rozmów. To nie wiem przypadkiem, czy tam też tego nie wyjaśnili. No dobra, jest. The Yes Man, okej. Okay. Na razie easy. O, te takie krążki to są te inkety, nie? Jeżeli je zbierzemy na wszystkie, to nic, trzeba mam po prostu poziom. Znaczy po prostu mamy 100% tej gry zrobione, nie? Chyba tak sądzę, bo to chyba nic nie daje, o ile pamiętam. Nie będę się na tym skupiać, będę po prostu... próbował przejść tę grę. No, tak to będzie. Ciekawe, czy będzie dużo do komentowania podczas tego, hehehe. Uluju. Tutaj taki potwór a la czerwony Meat Boy biega. Bastet. Ała. No co to było, co ja zrobiłem? Niemożliwe, że coś takiego zrobiłem. O, tu jest pierwszy z trudnych momentów w tej grze. A ja ginę na najłatwiejszym momencie z tego. No dobra, trzeba zlecieć na sam dół. I wrócić. I nie wiem czemu mi to nie idzie, ponieważ w sumie to jest jeden z trudniejszych momentów. Ale łatwy. Jednak łatwy. No utrudniłem jak na samym początku, nie? Przed chwilą miałem proste rzeczy, teraz jest pierwsze trudniejsze. Sam o wiele, wiele trudniejsze. Jest sławne Doing Things the Hard Way, albo Veni Vidi Vici, jak to ktoś tam woli mówić. Się pochwalę, że to mi się udało zrobić. 3 razy? Chyba? Tak sądzę. Pewnie nie dojdziemy do tego momentu w tym odcinku, ale... Jak ktoś kojarzy tę grę i ją przeszedł albo oglądał, to będzie wiedzieć, o czym mówię. Captain, dobra, level complete. Kończy pierwszy poziomik. W sumie uratowaliśmy członka załogi, a to czyli my się uratowaliśmy, nie? Coś tu nie gra w Matrixie, ale spoko. Doktorze, co tam się tam stało? Chyba nie jest nic ciekawego, nie? No, wszyscy są rozrzuceni gdzieś i musimy chodzić po świecie i ich szukać. No o to w tym chodzi. What you can do? We need to find them. Head out into the dimension and look for anywhere. W sumie możemy iść do Veni Vidi Vici, mogę wam to pokazać. O ile pamiętam, w którym to jest miejscu. Chyba pamiętam, który to jest miejscu.
Nie wibruj mi, proszę cię. Dzisiaj włącza nie przeszkadzać. Tu jestem przeszkadzać. O ja, Wendy Widowiczy chyba jest na samej górze, nie na samej górze, ale gdzieś na górze mapy. To ominiemy trochę tych pierwszych lokacji. Żeby to pokazać, to bym musiał się trochę przejść. Gdzieś tędy chyba w tą stronę będzie dobrze, jak tu pójdę. Tutaj? Nie, tu jest słoń. Nie, tu jest teleport. Teleport, jakiś terminal. Co robi terminal? Coś tam pisało. Dobra, nieważne co. Co mogę przeczytać, albo krótkie, nie wiem, czy nie przeczytałem. Tutaj? Nie, tu będzie słoń. Nie, tu jest wyjście do niczego. Terminal kolejny. The final step in the creating the emotional stabilizer was to create feedback loop. O ja. Aha, odkryliśmy część mapy. Chyba podpowiedź, że tam będzie właśnie... ktoś tam będzie, nie? Tam będzie trzeba iść. O, tu będzie to. Tak. To nie jest najprostszy ten. Najprostszy zestaw pomieszczeń na początek gry. Ale chcę pokazać ten popieprzony pokój, w którym się tam Venividivici gdzieś się spada wszędzie tam, nie? Jeszcze nie, jak nie wiecie, to zobaczycie. Oczywiście nie uda mi się go przejść teraz, podczas tego nagrania, bo to by mi zbyt długo zajęło. Ale przynajmniej go zobaczycie. Ała. What? Dobra, udało się, spoko. Tu chyba dołem wolę iść, o ile pamiętam, dołem jest trochę prościej. W sumie nie wiem. A w sumie co jest na górze, ej? Ja zawsze chodzę dołem, a nie wiem, co jest na górze. W sumie sprawdzę. A nic, dobra. Można przejść albo górą, albo dołem i na górze nic nie ma. Okej, spoko. Zasejwuj mnie. O kuźwa, dobra, platformy. Z tych platform będę się ślizgiwać dużo razy. To pamiętam, a ja bo nie. Dobra, nieważne. To na telefonie musimy się ześlizgiwać, bo ta gra jest też na mobilne urządzenia. Tak nie spoko. I w sumie mam iść na... Gdzie mam iść? Tu? Ała, czy tam jestem w stanie przejść? Chyba jestem. Ała, nie. Na kolcach na pewno nie jestem w stanie przeżyć. Oj, teraz! Dobra, udało się. Ta gra jest sobie lepsza w sumie na takie streamy niż na takie let's play'e. Czy w sumie to jest randomowe, a nie taki let's play. Na streamie jest lepsza, bo na streamach się generalnie mniej komentuje, nie? Zazwyczaj. W tej grze aż tak dużo nie ma rzeczy, które można skomentować, nawet taki prosty arcade, nie? What? Dawaj, dobra, udało się. Dobra, op! Myślę, że mi piźnie, a jednak mi nie pizło, udało mi się. Dobra, teleporter jest safe. Green grotta macie. Zielona grota. Terminal, co jest terminalu? Wszystko się zawali ewentualnie, wszystko się gdzieś zawali. To tak działa wszechświat, fajnie. A to jest tutaj coś i to nas zabija. Nie wiem co to robi, nie wiem po co to jest. Ale to nas zabija, nie wiem po co coś takiego coś tu zrobił, no. Chyba nic z tym związanego nie jest. Sorrow room z parabolika, fajnie. A tu jest safe i tu też jest safe. Uchwa, słuk. Co jest po lewej? Nic chyba nie ma? Aha, po lewej jest dojście do trinketu. To trinket chyba olewa, nie? Albo w sumie, dobra, zobaczę jak tam dalej, jak tam ciężko jest. I czy jest tam ciężko w sumie? Ej, to jest całe... Super. W sumie to jest całkiem proste. Łup, dobra. Chodźmy do save'a. I gdzie tu jest coś? Tutaj nie mam nie iść. W prawo jeszcze, dobra. Co jest na dół? Aha, na dole jest po prostu, dobra, na dole i tak będę za chwilę. Się przeskoczę. Spoko. Tu jest dalsza droga i trzeba się wpasować między te kłamstwa niedobre. Dobra. I teraz u góry i na dół muszę zejść, żeby mi nie pizło w głowę. Spoko, kolcem. I teraz tu checkpoint. Cyk, dobra. Poszło całkiem nieźle. Tu się muszę stajmować niestety. Ej, what? Przeleciałem przez tą platformę. Dobra, tu trzeba trochę flipów porobić, ostrych i nie takich. Trzeba się dopasować idealnie, żeby wpaść w dziury prosto, dobra. Na szczęście to jest checkpoint dla takich ludzi jak ja. W sumie nie na jakim poziomie trudności gram, nawet chyba na najłatwiejszym. Nie zmieniałem, odpaliłem ją po prostu tak jak była ustawiona. Możliwe, że taki jaki miałem ustawiony. Tu się da skipa zrobić chyba jakiegoś. Da się przejść górą. Czy da się przejść...
się da przelecieć takie coś, że się Barbie tak jakoś się przelatuje, no tu. Ale chyba nie będę w stanie tego zrobić, więc prościej będzie i tak zrobić to normalnie. Ej, mogę zrobić... jestem w stanie to po prostu tak teraz przejść tam w prawo? No dobra, muszę się wtajmować. Niedobrze. Gro, nie bądź taka. Dobra. Mogę nie być w stanie. Ej, byłbym w stanie, dobra. Spróbuję to przejść środkiem normalnie. Kurwa nie, tak. Te pomieszczenie boli akurat. Fuck! Ale to niedobre, dobra. To jest złe pomieszczenie. Okej. Udało się. Parabolika. O, tu jest Getting Fingers Hard the Fun. No. Doing Things the Hard Way tu jest. Zobaczcie, patrzcie tutaj, nie na mnie, nie tutaj na tamtego ładnego kolorowego gościa, tylko tu, co po prawej się będzie działo, nie? Ciekawe, czy myszka w ogóle widać, jak teraz nią macham. Chłop, patrzcie, tu trzeba lecieć tam do góry, jeszcze wrócić. I to jest trochę takie ciężkie do zrobienia i trochę impossible, ale mi się udało i jest fajnie. Znaczy, teraz mi się nie uda na pewno. Patrzcie, trzeba tak przelecieć, tak, nie? Lecieć na samą górę. Ale jeszcze trzeba tam wrócić, więc trochę przesrane. Zrobię jeszcze dwie próby, jak mi się nie uda. Dobra, dwie próby, odkąd wylecę z tego. Jak mi się teraz udało to zrobić, to byłyby jedne złe jaja. Raz. Ale nie... w prawo mi się, nie w lewo. Niezłe... ała. Dobra, nie, to mnie wkurza. Dobra, muszę się odbić od platformy jeszcze. Jeszcze raz przynajmniej. Muszę się u góry flipnąć. To jest mój challenge na dziś. Trochę tu dupska, bo prosty. Ale jak widać mi trochę nie wychodzi, nie wiem czemu. Nie, halo, czy to jest proste? Super, że wcelowałem się naprawdę w platformę. Nie wpadły żadne pieprzone kolce, nie? To genialna ta gra jest po prostu. Ale pozwól mi to zrobić, no kurde nie! Daj mi tam dolecieć, nie zabijaj mnie na kulcach. Czemu grać na padzie? Mogę grać na padzie w to gówno! O kuźwa. Ej! Mogę? Serio? Takie wiksy się dzieją. Oluju. Ej, czy to ci nie będzie prostsze? Na padzie. Ej. Ja to zrobię, jak będę grać na padzie, nie? Albo i nie. W sumie ty nie znasz takie duże ułatwienie, bo na padzie w sumie teraz i tak poruszam się albo w lewo, albo w prawo. A nie ma żadnych takich kierunków pośrednich, nie? Na przykład w innych grach, gdzie pad się może przydawać bardziej. Mam tylko lewo, prawo i flip, nie? Nie mogę ani zwolnić, ani nic, tylko... jest po prostu kierunek. O kurwa, nie, ja to zrobię. Włosy zdupiasz mi z mordy, bo nic nie widzę. Bardzo ciekawy odcinek, polecam najciekawsze randomowe granie do tej pory. Ała, motherfuck się głupi. Kuźwa, nie rób mi tego. No kuźwa, nie. Ja to jestem w stanie zrobić na odcinku, żebyście widzieli, że mi się udało. No fuck you, motherfucker! Nie tak! Tarararararara. Super zabawa. Bawimy się, zabawa jest przednia, bawimy się ostro. nie, graj. Co ja klikłem? Po co? O tak, bij się tu. Ej, bij się w te w prolce po prawej, tak żeby zdechnąć. No dupsko ci wchodzą. I umierasz. Dobra, przytul się lewej ściany. Teraz tu. Fuck you, tu jest najgorsze. Te różowe gówno tu jest najgorsze. Jak już to przejdę... to fuck you! Ej, dobra, bo tu się... aha! Czyli na żółtym jestem w stanie się przykleić do tego, spoko. Aha, w sumie tu jest wolne już, dobra. To już to widzę. Fuck! Nie, jeden piksel pieprzony był w mojej pole. Nie. Jeszcze się w jeden wolny piksel plizłem. No, tak. Jeszcze nawet się nie pojawię na tym zielonym ekranie, jeszcze zginę.
kurwa, przecież miałem trzymać tej prawej ściany. Napuściłem strzałkę, czyli drążek puściłem, bo gram na padzie i lubię kręcić tym drągiem. Fuck you! Jeden piksel! Znowu. Jeden piksel znowu. Kurwa, więcej pikseli. Yeah. W tę grę trzeba grać spokojnie. Trzeba... O tak właśnie! A to jestem w stanie zrobić teraz. Jestem to w stanie zrobić na nagraniu, nie? Jak chciałem zrobić dwie próby, to teraz jestem w stanie zrobić wszystko, kuźwa, całe. Teraz, już. Natychmiast! To nie jest takie trudne. To wcale nie jest trudne. Ale to chyba nie jest najtrudniejsze. Najtrudniejszy trick w grze. Jest trudniejszy będzie. To chyba nie jest najtrudniejszy trick do zdobycia. Według mnie. Jeszcze był jeden, gdzie trzeba przejść gdzieś tak, kurde, w cholerę poziomu bez żadnego save'a. Jeżeli potem się wrócić po to. Było coś takiego. O ile pamiętam. No nie, znowu jeden piksel, dobra. Ja to zrobię, ja to muszę zrobić po prostu na nagraniu. Najwyżej to przyspieszę, albo nie, będzie mieć odcinek w cholerę długi, zrobię adnotację do przewinięcia. Dobra, jak tutaj się zabijam, to już nie mam pojęcia jak. Nie mam pojęcia jak to się dzieje. Fuck you! No nie. Znowu ten sam piksel. To już w ogóle było straszne. Też był jeden piksel. Ja widzę po prostu te pojedyncze piksele i chcę w nie po prostu się wpierniczyć, bo moja dusza pikselowa tak mi właśnie podpowiada jak alter ego do złego, kurwa. Chciałem się wyrobić w 25 minutach, a wyrobię się w 25 minutach i 2 godzinach. No motherfucka, jeszcze zacznę skręcać, zanim w ogóle się pojawi ekran, to w ogóle dobrze wyjdę. Może to jednak muszę zrobić na klawiaturze, może na klawiaturze będzie mi lepiej. Jak myślicie? Rozgrzeję sobie palce pod klawiaturę i przejdę to teraz. Przejdź to teraz, to będzie dużo lepsze. A na padzie nie było tak źle w sumie. Czyli w co masz nagrać na padzie, to lel. Bo nawet nie wiedziałem o tym. Kurwa, jeden piksel jebany. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się z tą grą. Gram na padzie znowu. No nie, już byłem na samym dole tego gówna psiego. I teraz jeszcze ważne, bo muszę trafić po prawej stronie tego, nie? Bo tam na dole jest taki blok, który nas blokuje przed przejściem tam. Przy spadaniu muszę pamiętać, żeby trzymać się prawej strony, tu w tym niebieskim już polu. Tu w tym, albo tym czerwonym. Żeby tam trafić, bo jak spadnę i będę po lewej stronie, to też dupa, nie? Niby to przejdę. Ale gówno mi to da, ja muszę wziąć ten trinket walony w odbyt. Ale to jest takie denerwujące, naprawdę. Ta gra jest cholernie frustrująca, jeżeli macie słabe nerwy, to nie grajcie w nią. I tak jest moja rada na dziś dla was. Jeżeli będziecie grać w tę grę, a nie będziecie słabych, a będziecie mieć słabe nerwy, to wtedy wasze nerwy wyjdą z waszego ciała i stworzą nową formę życia. I ta forma życia potem zewoluuje i jak będziecie spać, to ona zakradnie się w nocy do was. A dalej nie wiem, bo wszystkie moje obiekty testowe zniknęły. Więc nie wiem, co zrobi dalej. Ale coś takiego będzie. Dobra, dobra. Fuck! Nie! 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 Naprawdę w złym miejscu teraz się przesunąłem. Naprawdę w złym miejscu teraz się ruszyłem. Halo! Pozwólcie mi to zrobić. Dobra, 5 prób ostatnich. Ostatnie 5 prób, żeby was nie zanudzać. Raz. Dwa.
Kurwo jebana. 3. Mam 2 próby, albo mnie coś zmolestuje w anusa. Nie, naprawdę nie wierzę, że co robiłem w takim miejscu teraz. Ostatnia. Halo, halo, udało mi się. Dobra. Widzicie, dobrze, że dałem sobie próbę jeszcze jedną więcej, więc zawsze jak gracie w coś i mówicie, to jest ostatnia próba, znaczy nie wiem, jak mówicie, jeszcze 2 próby i przestaje, nie? To nie róbcie tak, zróbcie sobie jedno więcej. Wtedy zrobicie to od razu, bez dwóch zdań, tak będzie. Ale ja się cieszę na ten odcinek, udało mi się zrobić te trudne gówno. Innego trudnego gówna nie będę robić. Teraz po prostu przeraszuję do wyjścia. Ej, w sumie ten odcinek może być trochę trochę długi. Nie pamiętam, czy jak nie uratuję teraz gościa, to czy nie będę mieć takiego sekretnego pomieszczenia. O, tu jest właśnie coś, takie gówno, nie? Trzeba przejść na samą górę, tutaj bez save'a, żeby mieć, cały czas aktywny ten save, nie? I wtedy trzeba uruchomić tą platformę tutaj na górze, nie? Wtedy ta platforma zacznie jeździć. I jak zacznie jeździć, trzeba się zabić, odrodzić ten save i skoczyć na platformę, nie? Jak się wyjdzie z pomieszczenia, to jakby z ekranu, to ekran się resetuje. Jak się nie wyjdzie, to ta platforma będzie dalej jeździć, jakby. I się pojawisz przy save'ie. Oła, dobrze, będzie się flipnął, nie? Pojawisz się wtedy przy save'ie. I będziesz mógł wziąć trinket. Kurwa, jeden piksel. Zamiast RQSF powinien mieć ksywkę 1 piksel. Naprawdę, w te wszystkie piksele wchodzę na pałę, nie wiadomo czemu. O, tak! Myślę, że to mnie zwalnia, a to mi przyspiesza, bo to jest w drugą stronę. O, to trzeba uruchomić. I wtedy trzeba zginąć. Na dole się pojawić i się po platformie pojechać. O, tu jest jeden gościu nasz. Hello! Cześć, fajnie. Dobrze, że gadacie ze sobą. Pyk. Start. B. Y. Dobrze. Y-em się to klika. Level complete. A nie, dobra. Dobra, w sumie dobra. Pierwszego zawsze się uratuje, tak? Zawsze jak się pierwszego uratuje, to nic się złego nie dzieje. A potem jak się ratuje resztę, to mogą być jakieś komplikacje już wtedy. I trzeba na przykład robić jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra. Tu się trinkety gromadzą. Więc stanę sobie między tymi dwoma trinketami, będę wyglądać jak kutach. I zakończę odcinek. Dobra. Trinkety mi wyrastają z uszu. Albo nie, w ogóle mam takie uszy teraz dupne, widzicie? O, ale mam uszy. Heh, dobra. To jest tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Dzięki za oglądanie, piszcie mi tytuły gier w komentarzach, jakie chcecie zobaczyć. Albo może mi się uda w końcu nagrać jakąś serię znowu multiplayer. Czyli serię odcinek multiplayer z kimś, dobra. Dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów, cześć!